Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkiem i Halo. Czas wrócić do tematu Halo Infinite. Jest o tej grze dość cicho, ale jednak od ostatniego czasu, kiedy o niej rozmawialiśmy, to nazbierało się jakichś drobnych informacji, które razem mogą stworzyć materiał na tego typu pogadankę. Tak więc skupimy się na tym, co nadchodzi w przyszłości dla naszego uniwersum, naszego ulubionego uniwersum, czyli Halo, i no, sprawdźmy, co się podziało. Przede wszystkim pytanie, dlaczego trwa to wszystko tak długo? No cóż, Free for Free Industries bardzo się kaja, bardzo posypuje głowę popiołem, że zarąbało trochę sprawę przy okazji Halo 5, że przed Halo 5 było proste założenie, że nie będziemy crunchować. Crunch to oczywiście jest ten wzmożony okres, jakiś czas przed premierą gry, kiedy przybywa nadgodzin, pracują wszyscy w pośpiechu i starają się dopiąć wszystko na ostatni guzik, żeby wszystko działało, było gotowe na premierę. I to jest powszechne zjawisko w branży wysokobudżetowych gier AAA. Jak są jakieś małe produkcje indie, to może tam nikt nie crunchował. Prawdopodobnie mogło tak się zdarzyć. Ale w przypadku tych wszystkich gier, na które idą wielkie, grube miliony, no to jednak crunch jest rzeczą naturalną. Było głośno o tym, że przy Uncharted 2 Naughty Dog crunchowało przez rok. O mój Boże, jak to musiało wszystko wyglądać. Ale nie udało się. Ogólnie przy okazji Halo 5 się nie udało, były wprowadzone zmiany w silniku, gra wyglądała dość inaczej niż Halo 4, była oczywiście wyglądała trochę lepiej, ale no z działaniem bywało różnie, nie udało się tego wszystkiego okiełznać, no i konieczny był crunch. No i Bonnie Ross, czyli tam szefowa, jeden z głównych pracowników Free for Free Industries, powiedziała o tym, że pracownicy mieli im to bardzo za złe, że wytknięto im to, że miało być inaczej, się nie udało, i chcą, żeby się udało tym razem. Nie będzie crunchowania, będą pracować tyle, ile trzeba, zbudują narzędzia, na których będą mogli w przyszłości pracować nad serią Halo, czyli ten słynny silnik Sleep Space, który został ogłoszony na ostatnim E3, gdzie przy okazji było powiedziane, że o, jakaś gra na nim powstaje i ma Halo w nazwie. Tak więc wygląda to tak, dla mnie to jest takie dość dziwne, trochę to za długo trwa, zbyt duży marazm jest, żeby wychodziło coś jeszcze w międzyczasie, ale wtedy po chwili wyszło Halo Wars 2 i jest wielka cisza już od ponad 2 lat i to chyba tak nie powinno być w przypadku takiej dużej marki, która powinna być wiodąca dla gier, więc jest taki, bardzo, bardzo mamy niepewne czasy, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jak to wszystko się uda? Czy podłożą podwaliny pod przyszłe lata? No byłoby super, żeby naprawili to, co się nie udało i żebyśmy mogli z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o ten brak crunchowania, bo to nie crunchuje się z czyjegoś kaprysu. Crunchuje się, no bo tak to wszystko wygląda, tak? Tak to musi być wszystko dopięte. No to są duże kwoty wykładane na te gry i spodziewane od tych grach, że to wszystko musi być w jakiś sposób zgrane i przekazane i to musi wszystko działać. Ktoś, jacyś inwestorzy oczekują, że kasa, którą wpakowali, do nich się zwróci i jak się za długo czeka, no to mogą być rzeczywiście jakieś problemy. Nie wiemy, jak bardzo to dawno temu planowali, ale no fakt jest taki, że czekamy dość długo i tak miało być. Tak w tym przypadku to miało wszystko wyglądać. A ponieważ czekamy tak długo, no to pojawiły się obawy, że no przecież to pewnie Halo Infinite trafi na kolejnego Xboxa, który są plotki, że na tym E3 zostanie pokazany, że szereg Xboxów zostanie pokazanych. No, cała nowa linia nowej generacji, 9 Xboxa, 9 generacji konsol, 4 generacji Xboxa zostanie pokazana i to na nie szykuje się Halo Infinite. Ale tutaj mamy dość jasne zaprzeczenie, Frank O'Connor chyba, kolejna z głównych głów, jak to brzmi, Free for Free Industries, powiedział wprost, że Halo Infinite zmierza na Xbox One i pecety. Więc jak macie Xbox One, to jeszcze w to zagracie. Prawdopodobnie będzie to produkcja międzyplatformowa i wyjdzie albo na wszystko, albo z opóźnieniem wyjdzie na te nowe urządzenia, ale jeżeli nie spodziewacie się zakupu nowych Xboxów w dniu premiery albo w jakimś niedużym czasie, no to jest jakieś pocieszenie, że na tych starych rzęchach z 2013 roku jeszcze zagramy w nowe Halo i zobaczymy, jak to wszystko zostało, z jakim efektem spotkają się naprawy, nad którymi pracują tak długo. Jesteśmy w dość dziwnym miejscu, jeżeli chodzi o serię, bo w sumie jesteśmy po drugiej części nowej trylogii, która napsuła nam tyle, że no jest mówione, że Halo Infinite będzie duchowym rebootem. Wiemy oczywiście, to co oficjalnie wiemy, co przyznano, to jest dwa największe problemy Halo 5,
do których się przyznano, że zbyt mało Master Chiefa i brak split screena. To wiemy na pewno, że będzie, jeżeli będzie duże skupienie na Master Chiefie, no to będzie to jakiś duchowy reboot, będzie powrót do korzeni, zredefiniowanie tego, jak Halo ma wyglądać w tych czasach, no i będzie chyba problem z nazywaniem jakoś tego nowego uniwersum Halo, które będzie się działo obecnie, no bo to już nie będzie druga trylogia, to już nie będzie nic. Halo 4 fajnie działało jako zamknięta część, no a 5 będzie takim chyba niechlubnym wyjątkiem i to będą jakieś takie odsłony, nie wiem, między epokami Halo, takie przejściowe, takie kilkulecie międzyhalowe. Zobaczymy, jak to oczywiście wyjdzie i jestem troszeczkę sceptyczny, bo rebootując rzeczy musi to być wszystko przystępne dla nowego widza, a mamy tyle wątków otwartych po Halo 5 i Halo Wars 2, że ja chciałbym, żeby to wszystko ładnie się spięło, żebyśmy dostali, nie wiem, grę, która będzie jednocześnie kontynuacją Halo 5 i Halo Wars 2, domknie te wszystkie wątki, zepnie to i po prostu wyjdziemy oszołomieni, a chyba się na to nie zapowiada, żeby się nie okazało, że Chief trafi na jakąś jedną nową instalację i tam będzie, wiecie, latał, będzie survival i a w multi battle royale, coś takiego. Oby to się tak nie skończyło, oby jednak te wątki cały czas były ważne i ewentualnie podane w tak mało inwazyjny sposób, żeby nowe osoby mogły w to mniej więcej wejść, no bo mniej więcej po to się robi rebooty, no i żeby zapomnieć o tym, co było złe, a ostatnio w serii Halo było trochę złych rzeczy, które trzeba by było zamieść pod dywan, uprzątnąć. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mówi się bardzo dużo o elementach RPG. Cóż, dla mnie RPG to jest gra, w której robisz własną postać i w której ją odgrywasz. To jest, wiecie, role-playing game. Bardzo trzeba uważnie patrzeć na te rzeczy, no bo w sumie w każdej grze odgrywamy rolę. Jest kilka innych, różnego rodzaju wytycznych, jak ma wyglądać RPG, ale tu w przypadku Halo powiedziano o wyborach. W Halo będą wybory. Halo oczywiście jest bardzo ważna fabuła wszelkiego rodzaju, ale uważam osobiście, że to byłby bardzo niedobry trend, gdyby do Halo dano wybory. No bo Halo jest wielkim światem, w którym historia jest bardzo istotna. Potrzebujemy tych wszystkich wielkich encyklopedii do tego świata, żeby to wszystko żyło razem. I robiąc taki projekt, to no, nie bardzo widzę, żeby gdzieś na jakiejś wiki było tutaj zrobił tak albo tak. No nie wiemy, co zrobił, efektem było to albo to. Bo jeżeli uda im się zrobić te wybory takie, żeby nie naruszały jakiejś większej historii, no to po co one w ogóle będą, prawda? To nie jest Call of Duty Black Ops 2, które się dzieje 10 lat po jedynce i kilka lat przed trójką, kiedy cała fabuła nie ma sensu i to jest wszystko zamknięte w tej jednej fabule i nie obchodzi praktycznie nikogo jakieś płynne i spójne uniwersum Call of Duty Black Ops, a tutaj Halo jest bardzo ważne, to ma wszystko rosnąć, ma dokładać kolejne cegiełki do jednego uniwersum i mnie się nie podoba opcja wyborów. Chciałbym, żeby jednak podjęto pewne decyzje za nas, żeby służyły one fabule i żebyśmy mogli kiedyś o nich mówić z rozrzewnieniem, jak to kiedyś było lepiej. Mamy raczej potwierdzenie, że kolejne informacje pojawią się na E3 najnowszym, czyli rok po ogłoszeniu. To jest po prostu straszne, jak to się wszystko wlecze. Liczę na jakiś gameplay, porządny trailer, dowiemy się, o czym będzie Halo Infinite, nie będzie skupienia na silniku Sleep Space. A może wcześniej będą jakieś dodatkowe informacje, jeżeli będą warte omówienia, to oczywiście nimi też się zajmiemy. No i uwaga, miejmy nadzieję, że praca tak długa nad silnikiem, nad technologią napędzającą przyszłość Halo będzie oznaczała, że nie będzie wielkiego czekania na kolejne odsłony. Tak powiedziała, zdaje się, Bonnie Ross ostatnio w jednym z wywiadów. Ma nie być czekania 3 lata na kolejne odsłony. Widziałem nagłówki. Bonnie Ross mówi, nie możemy sobie pozwolić na 3 lata między kolejnymi grami. Pozwoliliście sobie na ile? Będzie 4 lata przynajmniej między 5 a Halo Infinite. To jest normalnie, nie wiem, przeraża mnie ta cała perspektywa. Oby potem było lepiej. Ale było też mówione, że no gry dzisiaj to jednak są gry usługi, więc może zastanawiają się, jak Halo Infinite ma przetrwać trochę dłużej, oby się nie skończyło na czymś w rodzaju Destiny, czy Anthema, czy nie wiem, The Division. Bo bardzo bym tego nie chciał. Halo jest taką przestarzałą trochę serią, która ma mieć wielką grom kopierną fabułę, mają się dziać wielkie rzeczy, zwroty akcji, wybuchy, taki film wysokobudżetowy na naszych ekranach telewizorów i w naszych łapach, a dodatkowo oczywiście ta cała frajda z multiplayera,
Więc jeżeli już, to tylko dodatkowy trzeci tryb, coś w stylu Firefighta rozciągniętego na duże poziomy, przez które przechodzimy w koopie. I tam niech się już dzieje co chcą, niech nie ruszają mojego multika, który no najpewniej będzie zasalany jakimiś mikrotransakcjami, a singla niech dostarczą najbardziej satysfakcjonującego, na jakiego możemy tylko liczyć. Tak więc z wielką niepewnością patrzymy w przyszłość, przynajmniej ja. Zobaczymy, co się z tego wszystkiego ukroi. Może usłyszymy kolejne mniejsze wiadomości przed samym E3, no bo tak to nas czeka ile? 3 miesiące? Trochę ponad 3 miesiące czekania na informacje, no bo już jesteśmy strasznie, strasznie w tyłku, jeżeli chodzi o okres, jaki w tej chwili minął od zapowiedzi. To już jest bardzo długo, a wciąż wiemy tak bardzo niewiele, nie licząc już czasu od Halo 5. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, cześć.